Włóż skórki pomarańczy na papier. Twój dom ci za to podziękuje. Weź jedną pomarańczę. Do tego triku potrzebna ci jest skórka. Po obraniu cytrusów odłóż skórkę do wyschnięcia na 2 dni. Suszona skórka bogata jest w olejki eteryczne o intensywnym, cytrusowym zapachu, który działa odświeżająco i poprawia nastrój. Wrzuć do blendera suszone skórki cytrusów. Zmiel całość na proszek. Weź kilka listków papieru toaletowego. Nałóż małą łyżkę zmielonej skórki na każdy listek. Dodaj również trochę cynamonu. Ma on właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co dodatkowo pomaga utrzymać świeżość powietrza. Następnie zwiń papier, tak aby powstały małe paczuszki. Zwiąż końcówki gumką recepturką. Pozostaw te małe paczuszki w łazience i w szafie z ubraniami oraz w miejscu, w którym najczęściej przebywasz. Ochronią twoje ubrania przed molami. Takie małe paczuszki z pomarańczą i cynamonem to ekologiczny sposób na wprowadzenie przyjemnego zapachu do domu. Już nigdy nie wyrzucisz skórki od pomarańczy. Weź kilka pomarańczy. Ich skórka ma wiele cennych właściwości. Skórka pomarańczy zawiera naturalne oleje, które wykorzystywane są w różnych produktach. Obierz pomarańcze i zostaw skórkę od nich. Następnie weź średniej wielkości słoik. Włóż skórki do środka słoika. Kolejnym produktem jest ocet, który ma naturalne właściwości. Wlej ocet tak, żeby zakryło całe skórki pomarańczy. Dokładnie zakręć słoik. Tak przygotowaną mieszankę włóż do ciemnego pomieszczenia lub szafki. Słoik zostaw na 2 tygodnie. W tym czasie mieszanka doskonale się połączy i będzie miała przyjemny, cytrusowy zapach. Po tym czasie wyciągnij słoik. Zauważysz zmianę koloru płynu. Następnie weź plastikową butelkę z dozownikiem, aby łatwiej było dozować mieszankę. Przelej płyny za pomocą lejka. Połączenie skórek pomarańczy i octu można wykorzystać na wiele sposobów. Skórka pomarańczy działa również przeciwbakteryjnie. Ta naturalna mieszanka idealnie sprawdzi się do czyszczenia wielu powierzchni. Bez żadnych dodatkowych środków chemicznych wyczyścisz szyby czy kabinę prysznicową. Powierzchnie pozostaną lśniące i bez smug. Hydraulicy nie chcą, żebyś znał ten przepis. Spryskałam nim toaletę i nie mam już problemów z kanalizacją. Nie wyrzucaj skórek po cytrusach do śmieci. Okazuje się, że są bezcennym składnikiem. Potnij je na mniejsze kawałki i wrzuć do blendera. Zmiksuj na drobną papkę. Mają one właściwości oczyszczające. Następnie odceć ją przez sitko. Ugniataj łyżeczką tak, żeby wypłynął z niej sok. To właśnie on będzie nam potrzebny. Dodaj łyżkę sody. Następnie dodaj 3 łyżki mydła w płynie oraz łyżkę soli. Kolejnym składnikiem jest alkohol spirytusowy. Dodaj go 3 łyżki. Te wszystkie składniki, gdy je połączymy, tworzą naprawdę skuteczną mieszankę. Przygotuj butelkę ze spryskiwaczem. Za pomocą lejka przelej do niej miksturę. Tak przygotowana mieszanka jest bezcenna podczas pielęgnacji kanalizacji. Usuwa osad i kamień. Produkt ten potrafi usunąć żółte plamy z plastikowych części toalety. Dba o udrażnianie rur kanalizacyjnych. Zapobiega zbieraniu się osadu w ich wewnętrznych częściach. Świetnie nadaje się również do mycia ceramiki łazienkowej. Sól i soda zawarta z jego składzie dezynfekuje. Cytrusy wybielają powierzchnię. Łazienka jest czysta i pachnąca. Kanaliza funkcjonuje sprawnie, a ty nie narażasz się na kontakt z toksyczną chemią. Zmieszaj płyn do naczyń z pastą do zębów i wlej do toalety. Usuniesz nieczystości i nieprzyjemny zapach. To trik na usunięcie wyjątkowo nieprzyjemnych zabrudzeń w łazience. Domowym sposobem zlikwidujesz cały bałagan i zapach. Do toalety wylewa się czasami różne resztki z obiadu, których nie da się wyrzucić do worka na śmieci. Czasami toaleta zabrudzi się, kiedy masz zatrucie pokarmowe. Nie wygląda to wtedy najlepiej. Zapach też potrafi być nieprzyjemny, dlatego wtedy przychodzi z pomocą domowy płyn. Wyczyści toaletę, a przede wszystkim od razu zostawi przyjemny zapach. Wyczyścisz nim również umywalkę czy zabrudzony prysznic. Będą czyste, błyszczące i będą przyjemnie pachnieć. Do naczynia wlej mały kubek płynu do mycia podłóg. Większość takich płynów
Można również używać do czyszczenia innych powierzchni. Dodaj do niego kubek sody oczyszczonej. Soda czyści i pochłania brzydkie zapachy. Wlej kubek płynu do mycia naczyń. Usuwa wiele zabrudzeń, w tym tych tłustych. Doskonale się pieni. Dodaj też łyżkę pasty do zębów. Dezynfekuje i intensywnie, przyjemnie pachnie. Na koniec wlej kubek zwykłej wody. Wszystko razem wymieszaj. Takim płynem możesz czyścić łazienkę. Wystarczy wlać go do toalety i wyczyścić ją jak zwykle. Usunie nawet tłusty brud. Nieprzyjemny zapach od razu zniknie. Po spłukaniu wodą będzie jak nowa. Tego płynu możesz też użyć do wyczyszczenia wyjątkowo brudnej umywalki. Znikną zabrudzenia i będzie lśniąca, biała i pachnąca. Tak samo możesz wyczyścić płytki i fugi pod prysznicem. W kącie przy odpływie zawsze jest najwięcej brudu. Łatwo go usuniesz. Taką porcją płynu możesz wyczyścić całą łazienkę. Dodaj sól do płynu do naczyń. Tego sposobu na pewno jeszcze nie próbowałeś. Efekty są niesamowite. Z pewnością będziesz chciał spróbować tej metody od razu w domu. Odmierz 200 ml płynu do mycia naczyń i przelej do naczynia. Może być dowolny płyn, taki, jaki używasz w domu. Dodaj 2 duże łyżki soli. Chodzi o zwykłą białą sól kuchenną. Sól to nie tylko przyprawa, jest to też cenny środek do walki z brudem, osadem i przypaleniami. Wsyp też 1 łyżkę sody oczyszczonej. Soda nie tylko czyści, ale i dezynfekuje. Na koniec wlej 200 ml wody. Może być prosto z kranu. Wymieszaj wszystkie składniki. Kiedy wszystko wymieszasz, przelej miksturę do butelki. Użyj do tego lejka. Najlepsza będzie butelka z dzióbkiem po dowolnym napoju. Ja mam właśnie taką. Mikstura ma swoje wyjątkowe właściwości. Sól i soda dodane do płynu do naczyń zamieniają go w superpłyn. Najczęściej korzystam z niego w kuchni. Kiedy spody garnków się lekko przypalą i zabrudzą, używam właśnie tego płynu. Ten produkt poradzi sobie z nimi doskonale. Jest idealny do tego, wyczyścisz nim wszystkie garnki. Wcale nie musisz go używać dużo. Naczynia będą czyste i lśniące. To tani i prosty przepis, ale niezwykle skuteczny. Wypróbuj go w domu, a szybko się o tym przekonasz. Przepis na precyzyjne usunięcie tłuszczu i przypalonego jedzenia z kuchenki. Zapal świeczkę. Przygotuj butelkę z nakrętką. Nakrętkę przytrzymaj przez chwilę na świecą. Powinna zmięknąć tak, żeby była elastyczna. Za pomocą metalowego śrubokręta wygnij ją. Tak, żeby powstał szpic. Gdy stwardnieje, weź nożyczki i odetnij jego końcówkę. Do pojemnika wsyp miarkę sody oczyszczonej. Ma ona silne działanie czyszczące. Następnie dodaj miarkę płynu do mycia naczyń. Skutecznie poradzi sobie z tłustymi plamami. Trzeci składnik to ocet. Wlej pół szklanki. Wymieszaj całość, żeby powstał jednolity płyn. Powinien być trochę gęstszy od wody. Za pomocą lejka przelej go do butelki. Zakręć ją przygotowaną wcześniej zakrętką. Jej kształt sprawi, że korzystanie z tego płynu będzie jeszcze przyjemniejsze. Teraz wystarczy lekko wstrząsnąć buteleczką i nanieść płyn na kuchenkę. Polej ją obficie. Dzięki lejkowi w nakrętce można z łatwością dozować ilość płynu. Następnie zwykłą gąbką przetrzyj kuchenkę. Plamy i przypalenia schodzą od razu. Tą miksturę można wykorzystać też w łazience. Butelka precyzyjnie pomoże zaaplikować płyn pod kołnierz toalety. Ocet i soda świetnie poradzą sobie z kamieniem z wody. Płyn dezynfekuje i może być świetnym zamiennikiem chemicznych środków.